Od jakiegoś czasu na portalach internetowych poświęconych łowiectwu toczą się dyskusje o sposobie realizacji przez myśliwych obowiązkowych prac na rzecz koła łowieckiego. System prac społecznych, tak popularny w okresie budowy komunizmu, jest nadal podstawą funkcjonowania kół łowieckich, w których powszechny jest pogląd, że polowanie musi być tanie. Koła ignorują zapis statutu PZŁ nakazujący zarządom kół przedstawiania do zatwierdzania walnemu zgromadzeniu planu działania, w wyniku czego prace organizowane są w zależności od tego, co się jakiemuś członkowi zarządu umyśli i w przypadkowym czasie. Odwiedziliśmy z kamerą jedno z takich kół okręgu bydgoskiego, które za sprawą swego zarządu przyprawiło już łowiectwu brzydką buzię, o czym kilkakrotnie informowaliśmy na portalu łowieckim z nadzieją, że zarząd koła łowieckiego nr 62 Knieja w Mogilnie wyciągnie właściwe wnioski, zwłaszcza z bardzo mądrych słów sędziów Głównego Sądu Łowieckiego, których zarząd tego koła osobiście wysłuchał wystrojony uroczyście w stroje organizacyjne. Także inne oznaki zewnętrzne wydają się świadczyć, że zarząd koła dba o tradycję, kulturę i koleżeńską atmosferę. Popatrzmy zatem, jak to wygląda w praktyce. Paśniki te zostały wykonane wspólnie tu z kolegą Krzysztofem i kolegą Franciszkiem. Ten paśnik jest przeznaczony dla jeleni i podobny taki sam wzór paśnika wykonaliśmy dla saren. Paśniki te zostały wykonane z materiału, który został zakupiony przez nas. Jest to paśnik, który naszym zdaniem spełnia wszelkie walory dla zwierzyny. Wykonany jest, jak widać, z drewna. Pokryty jest onduliną. Jest to masywny paśnik, który miał służyć w naszym kole dla zwierzyny. Niestety stało się inaczej. Przez zarząd naszego koła te paśniki nie zostały przyjęte. Byliśmy bardzo zbulwersowani tą wiadomością, że te paśniki zostały odrzucone. Podobne paśniki stoją w naszym obwodzie i służą zwierzynie. Wykonaliśmy dwie sztuki takich paśników. I to było w ramach tak zwanych dniówek, czyli prac obowiązkowych. Tak, te paśniki zostały wykonane w ramach prac, jakie zostały na nas nałożone przez łowczego koła. Paśniki te po wykonaniu dostarczyliśmy do punktu wyznaczonego przez łowczego i łowczy nie miał żadnych uwag. Dopiero po jakimś terminie poinformował nas, że paśniki te zostały nieprzyjęte przez zarząd koła. Byliśmy zaskoczeni tą sytuacją. Nałożono na nas obowiązek zrobienia następnych dwóch paśników, które wykonaliśmy, które, powiem wam szczerze, do dziś są nieodebrane. Stoją przy chacie myśliwskiej naszej. Chcę zaznaczyć, że w naszym kole były dwa paśniki zrobione do jeleni. My tutaj w trójkę zrobiliśmy i kolega Bartecki z synem i z bratem zrobili do jeleni, które mamy w planie 30 sztuk jeleni do szczelenia. Zarząd koła nam powiedział, że takich paśników nie potrzeba. Gdy się szczela u nas w łowisku 30 jeleni, paśniki do jeleni są niepotrzebne. Tak nam powiedział prezes koła. Mało tego się oświadczył, że gdy powiedzieliśmy, że jeden paśnik jest zdewastowany do jeleni, on powiedział, że on tam nie wozi paszy. To od 8 lat nie wywoził żadnego zboża i nie będzie woził. To jest druzgocące, że mają 30 jeleni, nie ma żadnego paśnika u nas w łowisku. Po poinformowaniu nas przez zarząd koła, że nakłada na nas karę za nieodpracowane godziny, o powyższym wydarzeniu powiadomiliśmy komisję rewizyjną koła w formie odwołania od decyzji zarządu. Komisja rewizyjna poinformowała nas, że w związku z tym problemem nie zajmuje żadnego stanowiska i kieruje tę sprawę do walnego zgromadzenia. Po otrzymaniu
powyższej odpowiedzi od komisji rewizyjnej zarząd z niewiadomych dla nas przyczyn skreślił nas z listy członków koła. To szacował jak gdyby te godziny, które wyście poświęcili na budowę paśników. To znaczy protokoły gospodarcze wypisaliśmy my i według swojego układu pracy określiliśmy to, ile godzin pracy w to włożyliśmy. W protokołach gospodarczych został podany rzeczywisty czas pracy, jaki włożyliśmy w wykonanie tych paśników. Niestety zarząd koła na swym posiedzeniu zaniżył to, opierając się na widzimisię zarządu i zredukował nam te godziny. W związku z tym powstała ta różnica, za którą mieliśmy zapłacić. Naszym zdaniem, jeżeli zarząd ustala jakąś normę na wykonanie paśników, to powinniśmy o tym być poinformowani przed wykonaniem tych paśników, a nie po zakończeniu wykonania i po zakończeniu roku gospodarczego, kiedy już nie ma możliwości, chociaż naszym zdaniem taka możliwość wśród kolegów powinna zawsze istnieć, nie ma możliwości według zarządu odpracowania już tych godzin. Przez wiele lat poprzednich, jak dobrze pamiętamy, zawsze na początku roku gospodarczego był odpracowywany przez zarząd koła plan prac gospodarczych. Każdy z myśliwych miał nałożone te prace i przez cały rok wiedział, kiedy i co ma wykonać. I nigdy nie było problemów z odpracowaniem przez myśliwych prac gospodarczych. Zresztą my, jak tu jesteśmy w trójkę, zawsze należeliśmy do myśliwych wyróżniających się w tych pracach. Zawsze mieliśmy nadmiar godzin odpracowanych, nigdy nie liczyliśmy godzin poświęconych na rzecz łowiska. Ile takich paśników w swoim życiu wykonaliście? Wykonaliśmy dość sporo paśników, a ponadto innych urządzeń łowieckich, do których zaliczają się także ambony i inne prace gospodarcze, dokarmianie zwierzyny, uprawa poletka, rozwożenie karmy. W tym roku, nie wiem dlaczego tak się stało, zarząd nas nie informował o odbywających się pracach społecznych, a wszystkie prace nałożone przez łowczego na nas wykonaliśmy. W dniu 30 kwietnia w miejscowości Łącko na Strzelnicy spotkaliśmy się w gronie dwóch członków zarządu okręgowego, pana Sylwestra Domka i Stanisława Barłoga, z prezesem koła Romanem Gwiazdą. I poruszana tam była sprawa odpracowania godzin na rzecz koła. W związku z tym, że trójka kolegów nie miała w pełni zaliczonych godzin odpracowanych na rzecz koła, zarząd koła postanowił ich skreślić z członków koła, co było bezpośrednim również i tym tematem tego spotkania. Na tym spotkaniu podnosiłem kwestię, że wszystkie prace, które zostały nałożone przez zarząd, a szczególnie przez łowczego, przez tych kolegów zostały wykonane, a ocena tych prac wykonanych na rzecz koła należała oczywiście do zarządu koła. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że ci koledzy nie odpracowali tych godzin. Dlatego, że jeszcze raz chcę podkreślić, że te prace nałożone przez łowczego koła zostały przez nich wykonane. Jeśli chodzi o całą ocenę wykonanych prac, to chcę tu nadmienić, że niejasne są procedury oceniania wykonania tych prac na rzecz koła. Tu szczególnie chodzi o paśniki, gdyż te paśniki zostały wykonane z drewna. Został włożony dość duży wkład, jeśli chodzi o robociznę, ale również jeśli chodzi o sam materiał. Tym bardziej, że ci koledzy wykonywali te paśniki dwukrotnie, tak samo jak zresztą spotkało grupę mojego brata i syna, że myśmy również dwukrotnie wykonywali paśniki, z tego względu, że nasze paśniki zostały ocenione jako nie spełniające normy, jaką sobie zarząd określił. Uważam, że zarząd w tym momencie postąpił źle, bo
Paśniki te w pełni byłyby przydatne w łowisku i spełniały wszelkie normy, jakie są przewidziane dla tego typu urządzeń łowieckich no, wystawianych w łowisko. W związku z tym trzeba powiedzieć, że myśmy podwójnie pracowali nad tym, żeby te paśniki nam odebrano. Wynika z tego, że zła wola zarządu, trudno jest tu określić już w tej chwili kogo, ale należy przypuszczać, że w tym momencie prezesa koła zaważyła na tym, że myśmy nie mieli zaliczonych w pełni godzin i ja z synem musiałem w związku z tym dopłacić określoną kwotę pieniędzy po to, żeby mieć w pełni odpracowane godziny. Ja podjąłem decyzję, że my zapłacimy za nieodpracowane godziny. Koledzy natomiast wyszli z innego założenia, że oni będą dochodzić swoich praw poprzez odwołanie się do komisji rewizyjnej, a dalej do zarządu koła. I tak przedstawiałem to na posiedzeniu wspólnym prezesa moim i członków zarządu okręgowego z Bydgoszczy. Czy są w kole jakieś normy, według których te paśniki mają być wykonane, na przykład normy wymiarowe, wagowe, czy też normy co do godzin, ile taki paśnik wymaga, w ile osób, ile godzin? To znaczy, że nie ma przewidzianych tu żadnych norm. Zarząd tłumaczył to tym, że jeśli chodzi o samą konstrukcję tych paśników, jak one mają wyglądać, jak mają być zbudowane i do czego służyć, tłumaczył, że takie informacje zostały wyłożone. Niemniej myśmy jednak takich informacji nie mieli. W związku z tym zrobiliśmy to ze sztuką taką, jaką się przewiduje do tego, żeby takie paśniki zbudować, żeby takie paśniki spełniały swoje zadanie w łowisku. Natomiast jeśli chodzi o godziny zaliczone za odpracowanie, za zbudowanie tych paśników, nikt nie określał, ile godzin będzie zaliczonych prac na rzecz łowiska. W związku z tym trudno jest dzisiaj określić, czy te godziny zostały w pełni wykorzystane, czy nie, bo nie było określonych norm. To w związku z tym, od czego zależy, czy dana praca jest zaliczona, czy nie jest zaliczone? Myślę, że to zależy od dobrej woli zarządu i tylko. To skąd taki represyjny, koszarowy system oceny? Myślę, że zrodziło się to dlatego, że my należymy do grupy członków tego koła, którzy reprezentują troszeczkę inny pogląd na to, co się dzieje w kole, którzy należą do grupy tych osób, które są w pewnym sensie dyskryminowane i w związku z tym taki system represyjny oceny naszych prac na rzecz łowiska. A czy do tej pory w historii koła zdarzały się jakieś przypadki nieprzyjęcia ambon czy paśników i nakazanie wykonawstwa ich po raz drugi? Nie było takich przypadków w dotychczasowej historii koła, przynajmniej tej, od kiedy ja jestem członkiem. Oczywiście były pewne uwagi co do może nierzetelnego wykonania pewnych urządzeń, ale to wtedy dawało się wskazówki. Ja byłem członkiem zarządu również i to zostało, jeśli te były usterki, te usterki zostawały usunięte. Niemniej każdego praca na rzecz łowiska była szanowana i była doceniana i nigdy nie zdarzało się, żeby ktoś był odsuwany gdzieś i jego praca po prostu była, bym powiedział, negowana. Łowiec Polski piórem radcy prawnego, szefa zespołu prawnego Zarządu Głównego PZŁ Marcina Pasternaka stwierdza: przepisy statutu PZŁ nie przewidują możliwości nakładania na członków obowiązków wykonywania prac społecznych na rzecz koła, choć jest to praktyka powszechnie stosowana i nie budząca zastrzeżeń. Stwierdza także, że w pierwszej kolejności
zarząd koła powinien uwzględnić z jednej strony możliwości finansowe konkretnych członków związane z dodatkową odpłatnością, z drugiej zaś ograniczone możliwości, chociażby ze względu na stan zdrowia, bezpośredniego świadczenia pracy. Czy są w kole jakieś normy, według których te paśniki mają być wykonane, na przykład normy wymiarowe, wagowe, czy też normy co do godzin, ile taki paśnik wymaga, w ile osób, ile godzin? To znaczy, że nie ma przewidzianych tu żadnych norm. Zarząd tłumaczył to tym, że jeśli chodzi o samą konstrukcję tych paśników, jak one mają wyglądać, jak mają być zbudowane i do czego służyć, tłumaczył, że takie informacje zostały wyłożone. Niemniej myśmy jednak takich informacji nie mieli. W związku z tym zrobiliśmy to ze sztuką taką, jaką się przewiduje do tego, żeby takie paśniki zbudować, żeby takie paśniki spełniały swoje zadanie w łowisku. Natomiast jeśli chodzi o godziny zaliczone za odpracowanie, za zbudowanie tych paśników, nikt nie określał, ile godzin będzie zaliczonych prac na rzecz łowiska. W związku z tym trudno jest dzisiaj określić, czy te godziny zostały w pełni wykorzystane, czy nie, bo nie było określonych norm. To w związku z tym, od czego zależy, czy dana praca jest zaliczona, czy nie jest zaliczone? Myślę, że to zależy od dobrej woli zarządu i tylko. To skąd taki represyjny, koszarowy system oceny? Myślę, że zrodziło się to dlatego, że my należymy do grupy członków tego koła, którzy reprezentują troszeczkę inny pogląd na to, co się dzieje w kole, którzy należą do grupy tych osób, które są w pewnym sensie dyskryminowane i w związku z tym taki system represyjny oceny naszych prac na rzecz łowiska. A czy do tej pory w historii koła zdarzały się jakieś przypadki nieprzyjęcia ambon czy paśników i nakazanie wykonawstwa ich po raz drugi? Nie było takich przypadków w dotychczasowej historii koła, przynajmniej tej, od kiedy ja jestem członkiem. Oczywiście były pewne uwagi co do może nierzetelnego wykonania pewnych urządzeń, ale to wtedy dawało się wskazówki. Ja byłem członkiem zarządu również i to zostało, jeśli te były usterki, te usterki zostawały usunięte. Niemniej każdego praca na rzecz łowiska była szanowana i była doceniana i nigdy nie zdarzało się, żeby ktoś był odsuwany gdzieś i jego praca po prostu była, bym powiedział, negowana. Czy można przyjąć takie stwierdzenie, że nieprzyjęcie wykonanych przez kolegów Smuszkiewicz tych karmików, tych paśników przez aktualny zarząd wynika wyłącznie ze złej woli zarządu? Myślę, że tak, że można jednoznacznie tak określić. Brak dobrej woli zarządu w tym akurat aspekcie sprawy. Paśnik ten jest typowy dla zwierzyny płowej, jest budowany typowo drewniany, tradycyjny, z korytkiem dla paszy, można powiesić lizawkę, tu też można założyć siano lub liściarkę na zimę. Paśnik ten nabyłem od kolegi Zbigniewa, po prostu ten paśnik, który tutaj stoi, nie został przyjęty przez jego koło, a u nas spełnia znakomicie rolę. Jeden taki egzemplarz stoi niedaleko tutaj w łowisku. Praktycznie spisał się rewelacyjnie w okresie zimowym. Podchodziły też sarny do tego, bo tutaj obfituje właśnie duża ilość sarny. Paśnik jest wytrzymały, ładnie wygląda w łowisku. Nie ma żadnych typowych, jak teraz już niektórzy wprowadzają, nowych zasypowych pojemników, które niestety, ale wizualnie dla laika sprawiają wrażenie takich paśników, ale nie dla zwierzyny, tylko dla zwierząt domowych.
czy jakieś zastrzeżenia konstrukcyjne można do niego mieć? Mi się wydaje, że to jest zrobione metodą tradycyjną, czyli te paśniki, one stały u nas w łowiskach już bardzo długo, także budowa jego nie ma żadnych zastrzeżeń, bo prezentują się bardzo dobrze w plenerze i w ogóle w wolnym po prostu polu, tak samo ładnie wygląda i spełnia swoje funkcje, to jest najważniejsze. Od jakiego momentu zaczęły się w kolei jakieś niesnaski i o co w ogóle idzie? Praktycznie zaczęło się od tego, że jeden z naszych kolegów, który nawiasem mówiąc dzięki mojej inicjatywie, czyli z mojej inicjatywy wstąpił do zarządu koła, bo myślałem po prostu, że dla tego koła może bardzo dużo zrobić. No niestety od pewnego momentu zaczęły dominować jakieś rozgrywki osobiste, jakieś niesnaski i to jest główną bolączką tego koła. Porobiły się frakcje, jeden na drugiego praktycznie wywleka jakieś tam niektóre drobne nawet uchybienia w pracy urastają do rangi problemu. I to jest to, które to jest ten że tak powiem, robak, który na dzień dzisiejszy drąży nasze koło. Czy prawdą jest, że zarząd koła dokonuje analizy dokumentacji łowieckiej koła z zaległych lat i wyszukuje uchybień w postaci braku zapisów na polowaniu, braku wykazania gdzieś tam w książce tak zwanej wejść w łowisko upolowanej zwierzyny, czy innych jakichś takich nieprawidłowości? Tak jest, zdecydowanie w tej chwili gra się dokumentacją praktycznie już archiwalną. Zostało to wyciągnięte przez ten zarząd. Wszystkie uchybienia, tak jak powiedziałem, już zaczynają urastać do rangi problemu. Ja sam jestem tego przykładem. Jestem ukarany przez Okręgowy Sąd Łowiecki. W tej chwili mam sprawę sądową. Praktycznie o drobiazgi, o to, co już dawno było w archiwum. A tak jak zawsze mówię, nie popełnia błędów ten, który nic nie robi. No ale czy to są wykroczenia natury takiej, że zawłaszczono na przykład tuszę zwierzyny, czy dokonano jakiegoś nielegalnego polowania i skłusowano jakąś zwierzynę, czy są to jakieś usterki, powiedziałbym, administracyjne typu brak wpisu w odpowiedniej rubryce? Dokładnie tak jak pan powiedział, że dominują praktycznie tylko te uchybienia administracyjne. Nie ma przypadku skłusowania jakiejkolwiek zwierzyny. Jeżeli zwierzyna była strzelona, jest taki przypadek na przykład, że zwierzyna została strzelona w tym czasie, kiedy odstrzał, no stracił swoją ważność, ale ta zwierzyna była odpisana i w książce wyjść w łowisko, i w odstrzale, i odstawiona do punktu skupu, czyli nie ma podstaw stwierdzenia, że to jest kłusownictwo, a takie rzeczy się w tej chwili wyciąga. Czy zasadnym w takim razie byłoby stwierdzenie, że jest to po prostu czepiactwo, szukanie na siły haków na kolegów w celu, że tak powiem, no, wyeliminowania jakiejś nieprzychylnej grupy? Zdecydowanie tak. Dominuje jedna grupa, która postawiła sobie jako główny cel, jako główne zadanie wyeliminowania grupy, która, że tak powiem, ośmiela się myśleć inaczej i mieć spojrzenie na niektóre sprawy inne. Tak, żeby zawłaszczyć obwód, tak, żeby wyrzucić tych myśliwych niewygodnych. Ten zarząd podjął w tej chwili zdecydowaną ofensywę w kierunku zwiększenia stanu osobowego koła. Oczywiście przyjmując do koła tylko wygodne sobie osoby. To jak potraktować, że jednym myśliwym wydaje się odstrzały tylko na lisy i jenoty i jeszcze publikuje komunikaty, że ci, co mają odstrzały tylko na lisy i jenoty, nie mogą polować na obwodzie, gdzie mają odstrzały myśliwi na jelenie? Jest to zdecydowane działanie w kierunku wyeliminowania tych kolegów z koła, zmuszenia ich poniekąd do samoistnej rezygnacji, ewentualnie szukania na nich haków. Ile lat kolega jest myśliwym? 28. Czy w 28-letniej karierze były jakieś tego typu przypadki? Nie było nic takiego.
Czy można powielić za starszymi myśliwymi twierdzenie, że kiedyś było normalnie? Kiedyś było normalnie, tak. Tak, dokładnie to trzeba powiedzieć, po prostu. Jeden drugiego rozumiał, nie, że jeden drugiemu nogę podstawił. Były różne jakieś drobne tam nieporozumienia, ale zawsze dochodziło do konsensusu. Realizując ten materiał, pojechałem do domku myśliwskiego koła łowieckiego Knieja, gdzie rzekomo miał przebywać prezes koła Roman G., aby dać możliwość wypowiedzenia się do kamery. Prezesa nie zastałem. Zastałem za to kolejne wykonane paśniki według wymogów prezesa, schowane za jakąś ruderą. W rozmowie telefonicznej prezes poinformował, że jest mocno zajęty, nie może rozmawiać, ale pozwolił zadzwonić po weekendzie. W poniedziałek prezes ograniczył się do wygłoszenia niemożliwej do przerwania tyrady za relację rozprawy przed Głównym Sądem Łowieckim podaną na portalu. Poinformował mnie, że za wielkie pieniądze bronię drani i kłusowników, po czym obraził się, że nie chcę potwierdzić, iż na rozprawie został obrażony słowem idiota przez jednego z obwinionych i szybko zakończył rozmowę. Tak więc widz nie usłyszy zdania prezesa. Może i dobrze, bo nic mądrego ani prawdziwego zapewne prezes nie miałby do powiedzenia, skoro odmówił wypowiedzi. Uznany przez Wydział Karny Sądu Rejonowego w Mogilnie oszustem, zapewne z trudem wydobyłby z siebie choćby kilka słów prawdy. Sąd w Mogilnie dał prezesowi Ryszardowi G. 2 lata na poprawę. Najwyraźniej Polski Związek Łowiecki nie potrzebuje poprawy prezesa Ryszarda G., bowiem niezmiennie rządzi on twardą ręką nadal. Jak wynika z wypowiedzi myśliwych, wykonywane dla dobra gospodarki łowieckiej prace wykorzystywane są dość często dla rozgrywek personalnych. Wynika to po części z faktu, że władza w kole podporządkowana jest prywatnym ambicjom i interesom, które z gospodarką łowiecką nie mają nic wspólnego. Najmniej w takich przypadkach liczy się obowiązek nakładany przez ustawę Prawo Łowieckie dbania o zwierzynę dziką, a górę biorą działania zmierzające do pogrążenia tych członków, którzy wydają się zagrażać utrzymaniu się na stanowisku prezesa osoby prawomocnie uznanej przez Sąd Powszechny za oszusta. Jak i czy w ogóle na powyższą sytuację zareagują członkowie koła w trakcie obrad walnego zgromadzenia oraz czy pozwolą na bezmyślne szafowanie ludzką pracą, gdy w łowisku straszą szkaradne urządzenia, dowiemy się niebawem.